kiedyś Karol Maliszewski, pisząc o tym utworze, w zasadzie o ostatniej strofie, nazwał ją transcendującym jazzem. No, kontekst muzyczny, meliczny jest chyba dla pana profesora no, często tym kontekstem najważniejszym. Tak. Tutaj chodzi mi po głowie teraz nie tylko to transujące jazzowanie, dżemowanie, ale też taka specyficzna fraza rapowa, skandowana, która z czasem już w takich nowszych realizacjach przechodzi wprost w taką polifonię, a nawet w wielogatunkowość, bo pan profesor ma w swoim dorobku libretto. Tak, to tylko że libretto to jest najmniej muzyczny utwór, jaki w życiu napisałem, bo libretto ma być dla kompozytora jest, a nie dla poety. Także tak, no byłem wielki wielkniarz. To się pochwalę, no bo to raz w życiu człowiek taki miał, trafiło się ślepej kurze ziarno. W związku z tym udało mi się jakimiś przez relacje międzyludzkie być wytypowanym przez Eugeniusza Knapika do tego, żeby napisał libretto o opery, którą wtedy on zaczął, nad którą zaczął pracować. Miało to być libretto według powieści Melvilla Moby Dick. No i basta, no i mianem sobie libretto. No i zaczęliśmy długie prace, one trwały, moje trwały 3 lata, jego 13. Także ja już dobrze zapomnieć, co tam napisałem, on tam dzwonił mistrz, no co tam w piątej piosence akcję szukam. W związku z tym pracowaliśmy bardzo ciężko nad tym, żeby poprawić, zrobić jak mu pasuje, bo on tam mu brakowało powtórzeń, za dużo sylab. Takie bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o twórcę i pisanie libretta. Natomiast nie czułem tam, że tak powiem, muzyki. Raczej czułem się zdominowany przez kompozytora i tak miało być. No, on miał dostać tekst, który chciał mu się układać w muzykę. Natomiast faktem jest, że ja też się przyznaję do tego, że jestem absolutnie przekonany, że poezja musi być meliczna. No, jest z natury meliczna, jest pieśnią, w związku z tym ona musi brzmieć. No, próbować brzmieć. I też wysiłki poety powinny iść w kierunku, tak w moim przekonaniu, bo to przecież różne są szkoły pisania wierszy, żeby to miało mięso, żeby to było takie wymiar miało istnienia, żeby to brzmiało, żeby to język się plątał, pluł, usta męczyły się i tak dalej, bo to jest, wydaje mi się, istotne od samego początku dla sensu poezji. Ona powinna być wykonywana, nie tylko czytana, ale wykonywana głośno. Stąd absolutnie tak, ta muzyczność ma dla mnie bardzo duże znaczenie i ona, bez niej sobie nie wyobrażam, chociaż może kiedyś, ale nie wyobrażam sobie dzisiaj, że można pisać wiersz bez tego aspektu brzmieniowości. Potem było też oratorium, kolejna forma. Tak, to dalsza część współpracy z panem Eugeniuszem Knapikiem to była forma prywatne oratorium na zamówienie prywatnego sponsora. Świetnie, praca trwa znacznie krócej i ono faktycznie nawet to piękny utwór muzyczny jest, było wykonywane w Katowicach przez NOS podczas jakiegoś tam dni UNESCO, nie pamiętam dokładnie, ale wrażenie, no, rewelacja, pierwszy raz to i ostatni na życiu słyszałem, bo to niestety nie nagrano tego nigdy. Ogromnie wzruszenie mnie ogarnęło, jak można z takiej kiepskiej poezji taką naprawdę genialną moc zrobić muzyczną. Cudowne, zupełnie. Moby Dick to w ogóle jest arcydzieło, podobno mówią znawcy. Muzyczne, literackie to powinno być lepsze znasz. Natomiast i potem były przypadek, wiem do czego pan zmierza, piosenki, bo myśmy mieli takie różne pomysły z różnych składach koleżeńskich, żeby pisać piosenki, też teksty piosenek. Część z tych piosenek jest dziwny taki projekt Prus. Wymyśliliśmy sobie, że przerobimy nowelę Prusa na piosenki. W ramach roku Prusa kolega, przepraszam, jest brutalnie chciał znaleźć pieniądze na funkcjonowanie, żeby zgłosił projekt. Przerobimy Prusa na piosenki. Będzie taki projekt edukacyjny. No i to siadłem, zacząłem tę nowelę czytać
i przerabiały mnie na piosenki z refrenami i tak dalej. Ale śmieszne. I on do tego miał, zrobił do tego muzykę. Projekt się skończył, nie skończyliśmy tego projektu, bo się zmieniła tam decyzje finansowe. Natomiast zapisane zostało, państwo kupią, nie tak drogo kosztuje książkę, tutaj w środku są ten plus projekt, jest te teksty. Możecie sobie państwo przeczytać. Niestety muzyki nie ma, bo ona była na takim demo nagrana. I to faktycznie to są te przygody z piosenkami, czy z taką estradą w sensu stricte. Skoro jesteśmy przy estradzie, to nie jest aż tak daleko do teatru życia codziennego. Było Obce Ciało, była Środa Popielcowa, ale jest też utwór, który wydaje mi się jakoś spokrewniony z tym wierszem tytułowym. Utwór, w którym pojawia się motyw całorocznego popielca na pewnym wzgórzu. Utwór też bardzo muzyczny i utwór otwierający nas na kolejny wielki temat pańskich utworów, a więc na takich małych bohaterów. Małych oczywiście w cudzysłowie wielkim. Czy moglibyśmy prosić pana profesora o dom na wzgórzu i potem... Z przyjemnością. Poety prosić o wiersze to jest ryzyko. Nawet sobie założyłem, nie wiedząc, że pan będzie chciał, żebym... To jest wiersz dosyć długi, za co bardzo przepraszam, i dosyć chyba skomplikowany, jeżeli chodzi o tę właśnie warstwę brzmieniową. Także postaram się to wykonać dobrze. To jest z tomu Kraj Gerazeńczyków, ostatniego tomu, który wyszedł.